Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 120 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jakie nowe stanowisko może się pojawić na szczeblu C-level we wszystkich właściwie organizacjach. W 2019 roku w wakacje Darren Murphy rozpoczął pracę w GitLabie na stanowisku Head of Remote. Czym zajmuje się Darren w tej firmie? Przypomnę, że GitLab jest to taka firma działająca od 2011 roku, która zatrudnia ponad 1000 pracowników na całym świecie i w większości pracują oni zdalnie właściwie od samego początku. Darren jako Head of Remote, czyli szef pracy zdalnej, odpowiada za takie działania jak na przykład relokacja pracowników. Co prawda do tej pory to była raczej kwestia związana z okolicami San Francisco, bo GitLab jest zlokalizowany w San Francisco. Natomiast od niedawna ci wszyscy pracownicy, którzy jeszcze w okolicach San Francisco gdzieś się znajdowali, to tak naprawdę Darren pomaga im znaleźć miejsce do życia i do pracy na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a być może i całego świata. Jest takim executive coachem dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, żeby ci ludzie umieli zarządzać zdalnymi zespołami. Jest trochę doradcą technologicznym, to tak naprawdę do jego zadań należy ocenianie, czy Zoom, czy Teams, czy Skype, bądź być może warto zaangażować oprogramowanie o nazwie Loom i tak dalej, i tak dalej. To jest w jego gestii. Jest profesjonalistą w zakresie komunikacji, to znaczy tłumaczy jednym ludziom, co drudzy mieli na myśli, a tak naprawdę uczy wszystkich ludzi komunikować się tak, żeby ta komunikacja przebiegała w sposób bezproblemowy, zwłaszcza jeżeli pracuje się w modelu zdalnym. No i oczywiście jest event planerem, czyli pomaga organizować zdalne wydarzenia, tak żeby pomimo odległości pomiędzy pracownikami, żeby ci ludzie mogli sobie tworzyć kulturę organizacyjną, żeby mogli się integrować i poznawać się bliżej, a nie żeby tylko byli awatarami gdzieś na Slacku czy na innym Zoomie. Ale dlaczego mówię akurat o Darrenie? Ponieważ niedawno Facebook opublikował ogłoszenie o pracę, że poszukuje takiego człowieka. To stanowisko zostało zatytułowane Director Remote Work i ta osoba ma być odpowiedzialna za przeprowadzenie szerokiej zmiany w firmie, tak żeby ludzie, którzy pracują czy pracowali do niedawna stacjonarnie, postawili na pierwszym miejscu umiejętność pracy zdalnej. I myślę, że tak naprawdę od tego ogłoszenia w Facebooku zaczyna się era Head of Remote. Jak mówi o sobie Darren, jest to kolejny krok w rozwoju na przykład COO, czyli Chief Operations Officer. Ewentualnie jest to kolejny etap ewolucji dwóch stanowisk związanych z zasobami ludzkimi, czyli Chief People Officer lub Chief Culture Officer, ponieważ większość firm rzeczywiście musi przestawić się na zdalną pracę i pandemia to wymusza bardzo szybko. Darren jest pierwszą osobą na takim stanowisku i to już od roku. Co oznacza, że jednak takie zmiany, które są, które dotykają nas wszystkich, które dotykają wszystkie organizacje, w których pracują pracownicy zdalni, może się okazać, że takie stanowisko jest niezbędne. Wczoraj na przykład Rafał Ferber u siebie na stronie wrzucił informację, że Head of Remote to 15 lat temu nie było kogoś takiego o nazwie stanowiska Social Media Ninja i być może za 15 lat tego stanowiska Social Media Ninja też nie będzie. Także może się okazać, że obecnie najbardziej popularnym stanowiskiem będzie właśnie Head of Remote, czyli osoba, która będzie łączyła umiejętności ludzkie, umiejętności technologiczne, umiejętności komunikacyjne, być może trochę zaangażowania po stronie eventów i na pewno dużo rzeczy po stronie procesów i po stronie administracji. Bo tak naprawdę trzeba się przyjrzeć każdemu elementowi układanki, jaką jest każda z firm i trzeba się zastanowić, czy dany element musi być zaangażowany w wersji zdalnej. Na przykład firma Okta jest to firma, która zajmuje się OCR-owaniem dokumentów.
Planuje zatrudnić osobę, która też jej pomoże wdrożyć proces pracy zdalnej, tak żeby nie tylko firma działała w San Francisco, ale żeby mogła właśnie działać na terenie całego świata. Quora jest to taki serwis internetowy do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi. Również jest w trakcie zbierania kandydatur na stanowisko Head of Remote Work. A zaczęło się to wtedy, gdy 60% pracowników powiedziało, że gdy pandemia wygaśnie, to chcieliby pracować zdalnie. Glassdoor i LinkedIn jako dwie platformy, na których można zamieszczać ogłoszenia o pracę, jeszcze nie umieją rozpoznać trendu i nie podpowiadają stanowisk Head of Remote Work, ale myślę, że to się zmieni. W Slacku osoba o nazwisku Ali Riley, jest to Vice President of Customer Experience, to ona powiedziała, że to jest że według niej prawdopodobieństwo dłuższego utrzymania się trendu zatrudniania osób, które mają pracować zdalnie i mają stanowić właśnie taki trzon tej pracy zdalnej, czyli stanowisko Head of Remote Work, to będzie to bardzo krótkotrwały trend. Ponieważ według Ali mówi, że po prostu to się zdarzy, ludzie nabędą tą umiejętność i czegoś takiego więcej nie będą potrzebowali. Natomiast tu się pozwolę nie zgodzić z wiceprezeską Slacka, ponieważ uważam, że to jest tak samo jak mówi się, że przecież oczywistym jest to, że wszyscy znają się na marketingu, logo większe i bardziej na środek, ale jednak potrzebujemy departamentów marketingu. Wszyscy znają się na przykład na prawie, przecież to oczywiste, przecież to jest takie proste napisać pozew, ale jednak potrzebujemy prawników. I myślę, że będziemy potrzebowali takiego pionu, czy takiego obszaru w każdej z firm, jak remote work, praca zdalna. Będziemy potrzebowali szefa takiej jednostki. Na początku oczywiście będzie to przestawienie całej firmy z modelu stacjonarnego na model zdalny, natomiast później będzie trzeba jeszcze tą całą operacyjność utrzymać zdalną w dobrej kondycji. To nie jest tak, że to jest zamknięty ekosystem, tylko ten ekosystem po prostu cały czas żyje. W Hewlett Packard z kolei podobno na razie nie będzie takiego stanowiska pojedynczego odpowiedzialnego za pracę zdalną, natomiast zostało wyselekcjonowanych 10 menedżerów na wyższym szczeblu zarządzania, część z logistyki, część z informatyki, część z kadr, i te osoby jako jeden taki zespół pod wodzą Dave'a Antczaka, jest to wiceprezes w HPE, to ten zespół będzie odpowiadał za wdrożenie pracy zdalnej. I myślę, że tak będzie to wyglądało, że na początku będzie pojawiała się jedna osoba bądź grupa osób, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie firmy w zmianie od stanu praca stacjonarna do stanu praca zdalna, a później oczywiście wokół tej osoby będą narastały zespoły, będą pojawiały się dodatkowe funkcje i po prostu ta praca zdalna, tak jak z nami, pozostanie na długo. Tak samo pojawi się we wszystkich właściwie firmach nowe stanowisko, nowa odpowiedzialność i nowy zakres obowiązków. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.